Zaczynamy szukać, tak jak wspomniałem, maksymalnych runek na naszym bardzie, gdyż tutaj już w tym momencie mam chyba S121, coś koło tego, jak się nie mylę. Więc no już sporo, wstrzymywałem się, bo mi się nie śpieszyło do niczego tak naprawdę i tak tu stopujemy lochy, więc te maksymalne runki nie były jakieś giga potrzebne. Natomiast na przykład ostatnio zapomniałem i chyba pół paska zrobiłem na tym EQ zamiast EQ do awki. Także wypada już to po prostu zrobić i mieć skończone. Problem jest taki, że ja sobie tutaj rozmontowywałem wczoraj w piątek 15 epików do Kowala i troszkę tych max runek już znalazłem. Mamy już między innymi punkty życia 15, mamy premię do PD, mamy szansę na epiki, mamy łączną jedną 25, czyli nam brakuje ulepszonej jakości plus 5, no i złoto mamy 50%, także no już... Większość zostało znalezionych, ale oprócz tego, że musimy tutaj pouzupełniać te runki, chociażby 60% w brońce, to jeszcze musimy pachołkom tutaj to ogarnąć. Pachołkom najlepiej łączną odporność, żeby już po prostu mieć komplet i już się tym nigdy więcej nie zajmować, że tak powiem. Czyli co ja tu potrzebuję? Brońka i ulepszona jakość 5%. A i jeszcze dwa razy łączna odporność, no tak, tak. To jest właśnie to. Dobra, zaczniemy od gabinetu magii. Czy ja coś tu mogę? Mogę. Do wiedźmy oddać. To sobie na razie zostawimy. To wszystko to są... Aha, to mogę rozmontować. To zostawiłem specjalnie z wczoraj. I dobra, zaczniemy sobie od gabinetu magii. Aha. No to okej. Okay. To ulepszona jakość już jest plus 5. Nie no, na tym poziomie runek te maksy to już akurat bardzo ładnie sypią, więc mam nadzieję, że nie trzeba będzie tutaj dużo wydawać. No ale chyba najgorszy problem to będzie z tą bronią 60%. Czy miałeś na początku studiów wybór poziomu angielskiego? Bo ja miałem i się ambitnie wjebałem w grupę C1 i jak słyszę, co grupa na B2 robi, to śmiech na sali. Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam już, bo to było no już 3 lata temu około. No, więc na czym skończyłem? Nie wiem, czy jest jeszcze ta osoba, której odpowiadałem, ale tak jak ci powiedziałem, u mnie to chyba brali po prostu na podstawie kto ile miał tam procent z maturki i tak dalej. Co wy piszecie? Jaki naćpany? Kurwa. O, 15% PZ, to możemy sobie jakiemuś pachołowi dać, zawsze na plus. Po prostu niewyspany. Chociaż nie wiem, dzisiaj akurat się wyspałem. To dziwnie. Naćpany zdobytą wiedzą. Ja ty ile miałeś procent? Z podstawy miałem... niecałe 80. Chyba z 78, coś takiego. Dobra, tu możemy w sumie do kibla wrzucić, żeby to już mieć z głowy. Machniemy sobie na... Z rękę plus 29, nie ma sensu wymieniać, dostaniemy jeszcze coś lepszego, zanim się lożki zaczną. Dobra, najpierw tu będziemy szukać i potem polecimy do zbrojowni, żeby jeszcze mieć szansę na te bronie. Nie wiem dlaczego jestem tak postrzegany, kurwa mać. A, co jeszcze mogę wam powiedzieć ciekawego? Ogarnąłem do jakoś 460, myślę, wiesz? Szymek. Ogarnąłem już wszystko, jak będzie wyglądał konkurs. To już mam wszystko ogarnięte. Dlatego, że właśnie nie mogłem spać chyba przedwczoraj. Więc wymyśliłem. Mam już wymyślone 10 pytanek pod konkurs. Założyłem specjalnego maila, na którego będą odpowiedzi na te pytanka. Będziecie wy mieli wysyłać, więc zostało to ogarnięte, aczkolwiek konkurs na YouTubie to będzie taka jakby główna nagroda i tam będziemy... O, no powiem ci Ewal, że blisko. I tam będziemy jakby losować taką główną nagrodę, ale też planuję część z nagród przeznaczyć na Twitcha. I na Twitchu będziemy robić tak, z racji tego, że to są powiedzmy takie dwa medium. Na Twitchu dwa losowanka, przynajmniej tak na razie mam obmyślane i raczej tak to zrobię. Na Twitchu dwa losowanka będą dla subskrybentów, więc jak ktoś ma subika, to będzie brał udział. I jedno losowanko
będzie takie ogólne dla wszystkich, którzy będą akurat na tym streamie. Stream będzie w ogóle chyba w ten sam dzień z losowania, w który wleci ten film konkursowy. Chyba coś takiego. Po prostu na następnym streamie, po tym jak wleci ten film, to będzie streamek i na nim będziemy sobie losować. Więc to będzie taka dodatkowa nagroda dla Twitchowców, a tak jak mówię, główna nagroda, czyli 2 PSC po 200 i tam jakieś grzybki do konta przypisane, to będzie wśród losowania tego głównego na YouTubie. To wam mogę wam tak zaspoilerować poniekąd. No, pytanka nie są trudne. Pytanka są raczej takie, po prostu nie chciałem, wiecie, jakichś takich giga trudnych, żeby nawet osoba, co to jako tako śledzi, nie znała odpowiedzi, ale też nie chciałem takich giga łatwych, że po prostu każdy to wie, albo każdy sobie może w jakiś sposób sprawdzić, więc są takie, wiecie, pół na pół. Dobra, tu nie mamy żadnego maksa i okej, jeszcze nam potrzeba 2 itemków z gabinetu i możemy lecieć do zbrojowni. I już się skupić powiedzmy na tym. Nie, Krystek, nie, kto pierwszy, ten lepszy. To ja to jeszcze wszystko powiem w filmie, ale wstępnie plan jest taki, że wysyłacie do mnie na maila odpowiedzi na te pytania, które pokażę wam w filmie tym konkursowym. Każdy, kto dobrze odpowie na te pytania, dostanie tak jakby swój numerek, żeby ja to sobie będę zapisywał u siebie w arkuszu, żeby nie likować adresu w e-mail, bo wiadomo, może nie każdy sobie życzy, żeby to pokazywać publicznie na filmie. I po prostu wylosujemy spośród tych numerów. Pierwsza i druga osoba wygra PSC po 200 i trzecia wygra tam grzybki przypisane do konta w Shakesie. Oczywiście powiem tam, w sensie no, jak jakiś numer się wylosuje, to powiem chociaż część tego maila, żeby było wiadomo, nie? I ja się w ogóle będę przez maila kontaktował, żeby tam przekazać nagrodę i tak dalej, więc tak to będzie wyglądać. Dobra. Teraz już możemy sobie szukać tych maksów zbrojowni i przy okazji broniek. No ta łączna odporność 2x25, w ogóle nam jest łączna odporność potrzebna, bo nawet na pachoły, to jak będzie leciała mniejsza, to i tak się przyda. A, ja już golda nie mam. To dobra, to będziemy musieli 49%. Może zakręcę kółkiem, może nam coś poleci. Okej, to mogę kupić, brońka się zawsze przyda, ale runka tragiczna, no 49, ale lepiej taka, niż jakby nam miała 59 polecieć, to na pewno. Szukamy dalej. Kurde, no z tą łączną odpornością będzie problem największy. W sumie nie zwracałem uwagi, co nam tam w gabinecie magii leciało, ale póki co to nam chyba tylko ulepszona jakość poleciała, nie? Plus 5 z maksymalnych runek. I tyle. Tak, ja widzę, że czasem przerwie. Ale to jest chyba taki chwilowy. O! Kurwa, 53. Ale dobra, biorę. Ile masz S? Tak jak mówiłem na początku, ze 100... Tyle mam. Ty będziesz pewnie wiedział. To jest chyba S121. Ale nie wiem, bo kilka dni temu sprawdzałem i nie wiem, czy dobrze pamiętam. No nie, to nas nie interesuje za bardzo. Znowu ulepszona plus 5. Karambit. Łączna 22. I to jest dobre dla pachoła. Bo pachołkom to najwyżej 4 razy łączną 20 plus i będzie git. No ale my musimy mieć 25. Dam ci szansę jeszcze. Ale będziesz pod moją obserwacją. Nie, to nie on. Yes, mamy to. 60. Pokczman, dobra. Runka siedzi. Bam. To jeszcze takie 3 tylko. Łączna 24, no niestety, ale dobra, coś zaczęło chociaż lecieć. Jedyny plus. Dobra, to sobie zostawimy do kibla. I to sprzedam, ale w sumie ten pasek to ja i tak pewnie zaraz sprzedam.
Co sądzisz o zamknięciu sklepu Shopee na terenie III Rzeczypospolitej? Nie, no ogólnie tam były jakieś dymy, że to przez Polskę, że Polska gówno i tak dalej. Ale potem jak czytałem, to się okazało, że oni w ogóle chyba zamknęli to Shopee we wszystkich krajach Europy. Że się przeczytałeś? Nie, no to może mikrofon złapał laga. Rzeczy było na 100%. Co my tu mamy? 10 PD, ale to już mam. I szansa na epiki. No właśnie, też tak jak mówię, że raczej oni się już wcześniej w ogóle wycofali z Francji bodajże. To już kilka miesięcy wcześniej. Także no to była kwestia czasu, że z Polski wyjdą. Ale jak tam Polaki, siemanko Lukas. Jak tam Polaki, wiecie, zakładały po 100 kon, żeby kupon mieć na pierwsze zakupy od nowa. Ja tego nie robiłem, bo jak się dowiedziałem, że coś takiego można robić, to już to było jakoś zabezpieczone. Ale robiłbym też, więc nie mówię, nie jestem, jestem Polakiem, tak? Z krwi i kości. Albo wiecie, jakieś tam zamawianie 50 rzeczy, każde po złotówce i 50 dostaw trzeba było robić. No to nic dziwnego, że im się to przestawało opłacać w końcu. Dobra. To sprzedam, bo to jest i tak na wszystkie staty. Siemanko Nightboo, witam cię. Ciekawy nickname. Muszę przyznać. Spróbuj zresetować Biskit gierkę całkiem. Premia do złota 50, to już mamy, nie? Tak, mamy. No my tu już mamy komplet, tylko nam 2x25 jest potrzebny. Po prostu. Tylko żeby to poleciało, no już trochę tych łącznych było. Aczkolwiek żadna maksymalna. Nie wygrałem BMW u Buddy. Ja nawet nie wiedziałem, że jakieś losowanie było TBH. Kurwa, 48. Ale dobra, brońkę to możemy kupić, okej. Okay. Niech będzie. Punkty życia 13. Nie, no nie chcę. Jak już 15 poleci, to powymieniam im. Dalej nic? A to nie wiem, a spróbuj na przeglądarce. Może jakiś lag jest tymczasowy. Tak jak mówię, Fuel, ja nawet nie wiedziałem, że jakieś losowanie było. Dopiero na Discordzie ktoś tam pisał. Po co gemy klonuje? No one się same klonują. Co ja poradzę, że dwa razy się kopie jeden? Moja wina? Ej, no był taki moment, że prawie w ogóle epiki nie leciały. Halo, ja epików potrzebuję więcej. 70% zimno. Niekoniecznie. Ulepszona 5. Też nie bardzo. A co ja mam w ogóle? A nie, ja tu jeszcze nie mam kufra. Kurwa, znowu 49. No co jest? Czy ja tu mam coś na wszystkie staty? Mam. To mogę to sprzedać, a to kupić. Brońka bardziej odda. Pod względem rozmontowywania później. Ewald, myślę, że żeby coś tam wygrać, to najpierw musiałeś zakupić los. A jak losu nie kupiłeś, to chyba nie wygrasz. Trzymaj się, no monster, trzymaj się. Ej, ale przecież powiem wam, że te losowania, jak ktoś już ma taką zbudowaną pozycję, jak jakiś Budda albo Nitro, to jest frisiano. Bo ludzie kupują tyle tych losów, że nie dość, że im się zwraca ten samochód, to jeszcze są na plus. Kurwa, przecież to można co miesiąc losować inny samochód. W takiej sytuacji.
Piękna sprawa. Ale nie piękne jest to, że nam żadne maksy nie lecą. Punkty życia 14. Dobra, to już mogę wziąć. Bo to sobie wymienię tu i potem drugi itemek w razie. To już nie będę musiał tak dużo zamieniać. Niech będzie. No właśnie, a ile było... O, dziękuję ci. Dziękuję ci. Dawaj mi to. Pyk. Dobra. Czyli jeszcze jedna 25. A ile kosztował ten samochód? W sensie u Nitro mi chodzi. Bo jak mówisz, że ponad milion wyjął. A ile kosztował? $800,000 jakoś? A, czyli A, $800,000 u Buddy. Kurwa, 52. Ale u Nitro chyba mniej. To jeżeli nawet zarobił bańkę z losowania, a ten samochód, nie wiem, 600 może kosztował, no to 400 koła do przodu. To, no dobrze, 400 koła. Łączna 23, ok, jak to wygląda u Woja? Jeszcze jedna nam jest potrzebna. Pyk. Dobra, czyli Woja, jeżeli chodzi o odporności, mamy z głowy. Ale nie leci to tak dobrze, w sensie, nie wiem, te ostatnie dwa dni mi leciało, no sami widzicie, że ja tu już zacząłem praktycznie od samych maksów. Ale dobra, grunt, żeby znaleźć jedną 25, grunt, żeby siebie ubrać. A resztę to tam nawet na jakimś legendarnym lochu się poubiera. Jeszcze tu runek będzie więcej. To zawsze to będzie do przodu. Dużo już tych broni i tylko jedna 60. Czy ja tu coś mam jeszcze? Nie, to już, chociaż... Nie mam, tu są same legendy i same na 3 staty. No to nic, to muszę opluwać w takim razie. Błyskawice 70. I co by zrobił taki, jak ktoś... Jak ktoś nie ma prawka, jakby wygrał? No co? Chyba nie musisz, nie ma powiedzmy w zasadach loterii, że mogą się zgłaszać tylko osoby z prawkiem. Albo... Cianko Cfaust. Albo byś sobie zrobił, albo byś sprzedał samochód, nie? I byś kilkaset tysięcy zarobił na takim autku. Chyba git deal. Zresztą kurwa, przecież taki samochód utrzymać to są bardzo, bardzo duże koszta. To chyba mało kogo by było stać, żeby tym jeździć na co dzień. No, dokładnie, o to mi chodzi właśnie, że nawet jak nie masz prawka, to możesz mieć samochód. Tylko tam wiecie, no w tej loterii mogą być jakieś... Tak jak chyba u Nitro mogły być brać osoby udział tylko pełnoletnie, jak dobrze pamiętam. Coś tak kojarzy. Dobra, tu możemy zrobić, jak jest 13. Nie no, 800 rozjebać na alkohol. Trochę dużo. Zrób nam losowanie na jakieś Seicento. Myślicie, że się zwróci? Nie no, chyba ludzie właśnie biorą... Podejrzewam, że większość potraktuje to losowanie jak jakiś, nie wiem, kupon. Czy tam jakiś los na loterii, powiedzmy. Że wydadzą tam te 5 dych, czy ile tam los kosztował. A nóż się uda, a jak się nie uda, to nie szkoda, nie? Łączna 24, kurwa, no jeden więcej. Aha, to tak u mnie wygląda. Dobra, to już zaczynamy Magusia ubierać. Mogłem tu zacząć od Kunegundy w teorii, no bo ona jest najważniejsza. Ale to nie ma znaczenia, bo zanim my będziemy lochy klikać, to i tak ta Kunegunda już będzie... Będzie też wyposażona w maksymalny.
Paladyn na koniec? Nie no, na Paladynie wleciał odcinek bonusowy. Wczoraj nagrywałem wieczorem go. Kurwa, 59, no czemu? Także już na Paladynie ciężko na razie coś więcej wykminić. Paladyna myślę jakoś na tygodniu nagrać. Bo tam procenciki pewnie wzrosną fajnie i... Trzeba było już wziąć? Nie, ja muszę mieć 60. Po co brać teraz 59 i potem wymieniać na 60? Mi się tu nie śpieszy, ja to robię tak, wiesz. Czysto, żeby było. A mówię, z jakiegoś legendarnego... Jak nie teraz, to legendarny loszek. Już będziemy mieć też więcej tych runek. Jak będzie... Bo teraz legendarny loch pewnie będzie w okolicach Wielkanocy, nie? Czyli około 4 miesiące mamy na to. Także już może nawet skończę tutaj te runy. I wtedy się znajdzie. No, dokładnie, bo i tak stopuje to. W tym PvP mi w sumie najbardziej brak tych runek przeszkadzał. No ale PvP to tylko mnie dotyczy. No ale w dalszym ciągu, no jednej 25 potrzebujemy. Kurwanska. Jest 60, dobra. Pięknie. Kunegundzie wymieniamy. Niech już ma. I co? Czy ja tu mam coś takiego droższego? O, na przykład co? Chociaż... No tak, to mogę. Żebyśmy się tu z golda nie wypruli. I niech będzie tak. Kupiłem sobie wczoraj Lego Skywalker Saga, kozak gierka, ale pewnie będę ją przechodził 2 miesiące i tak, wiem, każdy pytał. A, jak zacząłem czytać, to myślałem, że sobie kupiłeś Lego do układania, w sensie klocki. A tu takie buty. W ogóle widziałem, że niektórzy mają pierdolca na punkcie Lego. W sensie, że kupują co chwilę jakieś nowe budowle i to układają, i to nawet dorosłe osoby. Nie wiem, może to fajnie wygląda, jak się coś zbuduje na półce, ale... ...10% PD. 58. Ajajaj. 70% błyskawice. Ej, a jakbyśmy w ogóle w kości zagrali? Dzisiaj są jeszcze z kości epiki. Może tu jakiś maksik nam poleci. Cyk, 25? To niezłe 25. Dobra, tu to wezmę drewno. Tu sobie wezmę kamień. Tu kryształek się przyda. Też kryształek. Kurwa. No niestety. Liczyłem na to, no ale... Ile czasu zajęło ci ulepszenie na tak wysoki poziom run? W sensie, że na tym koncie? No od startu ulepszam. 19 sierpnia był start. Na bardzie rękę miałem chyba 3 dnia. Czyli 21 sierpnia. No i od 21 sierpnia wbiłem tyle. Ale nagrywałem nie tak dawno, ile mi zajęło ze skipami codziennie skończenie areny w całości. Z Wojownika był taki odcinek. Teraz już nie pamiętam, ale coś chyba koło 200 dni. Dlaczego ten karczmarz jest taki wkurwiony na ciebie? Który, że ten? On taki zawsze jest wkurwiony. Ale zobacz, jak na niego najeżdżam, to się uśmiecha. Pokczman. Kurwa no. Ale powiem wam, że straszny jest deficyt tej łącznej odporności. Ja rozumiem, że nie chcę polecieć 25, ale w ogóle rzadko lecą. Właśnie coś mi tak kurwi. Ale Maciek by dał taki nickname?
No nic, będę obserwował. To już druga osoba do obserwacji dzisiaj. A tamten ziomek się przestał odzywać. Chyba się wystraszył. Tu nie chodzi, że nie możecie pisać wcale, tylko jak już piszecie, to mądrze. Z kogo można brać... A, jest kaczkoty, właśnie. Z kogo można brać przykład na tym czacie? Demiens. Osoba giga miła. Giga pomocna. Emerku. Tak samo. Milik. Również nie widziałem nigdy od niego jakichś negatywnych tych wiadomości. No jest kilka takich osób, od których zdecydowanie... Czanko Shadow Esports, o kurwa, Shadow Esports, jak się tu chyba dawno nie było. Poprzebierałem dresik, kilka tam itemków, co mi dawały jakieś mniejsze staty. To wczoraj po odcinku, jeszcze sobie coś tam poklikałem. Ale no nie dało mi to za dużo na te lochy. Teraz chyba raz, że w ogóle teraz strefa mroku będzie padać, więc musimy gemiki powkładać dla pachołków. Kurwa mać. I co jeszcze? No i sobie tam jeszcze mam dwa stare gemy z pierwszej kopalni, jakby mi poleciały jakieś, żeby wymienić. I wtedy może by coś ruszyło. No mówię, kilka dni jakieś tam pupile połapę i może jakoś w środę nagram z niego odcinek z dalszego klikania. Zaczynam się zastanawiać, czy sobie nie ładować jakiejś tymczasowej 23. Przynajmniej na razie, ale dobra, to zaraz. A, ja maga najpierw robiłem. Zaraz o tym pomyślimy. Jeszcze tu trochę poroluję. Maguś nie, maguś jeszcze jedna potrzebuje. Ja taki miły, a nie czytasz moich wiadomości, bo niektórych nie dam rady przeczytać. W sensie no, za duży jest spam czasem. Ja na przykład miesiąc temu kupiłem taki zestaw, myśliwiec, nie wiem jak to przeczytać, T z Lego, statek SW. I na przykład powoli będę sobie układał na półki lub za szybę takie zestawy, taki cel. Aha, rozumiem. No nie wiem, nie wiem, mnie to nigdy jakoś nie jarało. W sensie ja zawsze chciałem mieć... Bo ty piszesz krótsze, Waldi, i szybciej przeczytać. Ja na przykład bym chciał mieć... Chciałbym sobie w ogóle ustawić kiedyś coś tak... Dziękuję, kurwa. Dziękuję. Mamy to. Mamy komplet na sobie. Pyk. Pięknie. Ja chciałem w ogóle sobie zrobić, może nie teraz, ale w przyszłości, chciałbym sobie zrobić za sobą, żeby wywalić green screena, a zrobić sobie jakieś takie, wiecie, półeczkę i ustawić coś tam związanego z Shakesem. Przykład, tą edycję kolekcjonerską, co tam kiedyś pokazywałem odcinek z niej. No i tam jakieś inne, powiedzmy, gadżety shakesowe, żeby to fajnie wyglądało. Ale raz, że nie mam na to w tym momencie miejsca za dużo. A dwa, że no trzeba by to jakoś z głową zrobić. Coś takiego faktycznie fajnie wygląda, więc jak ktoś jest, powiedzmy, fanem Lego, no to może coś w tym być. Dobra, czyli teraz tak. Tu mamy komplet, 60 mamy. Wszystko. Czyli już to sobie mogę poczarować. Takie itemki, co mi są potrzebne do awki, żeby nie zapomnieć. To mi się nie przyda i browar. Okej. Tego na razie nie czaruję i tego nie czaruję. Dobra. Stojak już będzie jako zapasowy plecak z epikami. No i dobra. I może jeszcze porulujemy kawałeczek dosłownie. Jeszcze kilka roli, może coś tam jeszcze wyleci fajnego. A jak nie, to trudno. A jak nie, to pachołki już ubiorę, tak jak mówiłem, podczas legendarnego lożku. Grunt, że my jesteśmy w całości ubrani w maksy. Można powiedzieć, że cel zrealizowany został. Jak zamkniesz arenę, czyli jak masz już tego screena, którego ja mam, powiedzmy tutaj. O. Coś takiego. To dostajesz albo maksymalną runkę, albo maksymalną runkę minus 1. Czyli na przykład w broni może ci wylecieć albo 60, albo 59. Moim zdaniem to jest bez sensu, no bo wiecie.
skoro już skończyłeś tą arenę, no to by wypadało, żeby same maksy leciały, no ale tak to zostało wymyślone. Yes, 60, dobra, warto było jeszcze rolować, tylko mi się tu gold kończy powoli. Podamy Magusiowi może. I znowu sprzedam coś, co mi daje trochę więcej golda, bo zaraz mi się skończy. Widać w ogóle golda? Widać. W ogóle zapominam, jak ta moja scena wygląda często. Dobra. No może jeszcze z jedną łączną odporność. Z jedną łączną odporność jeszcze bym przytulił i... I powiedzmy, żeby było udane. Zostałaby mi łączna odporność dla Kunegundy, tylko i jedna 60 dla Woja. Nie ma. Możesz być jeszcze subskrybentem. Zapładniam dziewicę. Tylko te dwie opcje są. No ewentualnie jakiś donejcik, ale donejcików to nie. To już lepiej subika, wydaje mi się. Ale jak jakiś donejcik, na przykład dzisiaj wleciał donejcik za dwie dyszki, bo ktoś poprosił o sprawdzenie postaci, jakieś wskazówki, to jeszcze mógłbym wtedy przymknąć oko na to. Co daje ten pomarańczowy klejnot na itemkach? Daje ci główną statystykę plus HP. To są legendarne klejnoty tak zwane. To oceń, bo cię subuję już na YouTubie. A ty kurwa, cwaniaczku. Ej, lagi się w ogóle skończyły. Już od dłuższego czasu chyba nie ma lagów. PogChamp. Dobra, jeszcze 56. Jeszcze dwa epiki, powiedzmy. Dwa epiki sobie sprawdzimy. Albo jeden, bo kurwa nie leci coś. Halo? Weekend epicki nam wyłą... O jest. Szanse na epickie. Dobra. Tyle. Poszło nieźle. W sensie, no wydałem 3500 grzybów, więc nie wiem, czy tak do końca dobrze. Ale no brakuje nam jednej 60. I powiedzmy z 5 razy łączna odporność 20+. Jedna dla maga i 4 dla Kunegundy. Ale to już tam w międzyczasie pewnie polecą. I będzie git. Dużo? No, ale widzisz. Jakieś 50 minut rolowania sklepu non-stop, no to trochę poszło, nie? Jeszcze tu jakieś wymiany runek. No ale no sporo. Dlatego powiedziałem, że z jednej strony poszło git, bo mamy całą postać, ale z drugiej grzybowo to tak średnio. Wydaje mi się, że więcej, w sensie, że mniej potrzebowałem wydać na innych kontach na tym poziomie runek, ale dobra, nieważne. Grunże bardzik, można powiedzieć, że gotowy.